Dlaczego ochrona klimatu jest ważna dla kobiet? Zapowiadając kongres Kobiety dla Klimatu opowiedzą dziennikarka Renata Kim oraz Karolina Skowron-Baka, dyrektorka akcji i pomysłodawczyni kongresu Kobiety dla Klimatu. Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Piotr Cykowski, a dziś w naszej specjalnej rozmowie udział wezmą nasze wyjątkowe gościni. Renata Kim, dziennikarka Newsweeka, która zajmuje się przede wszystkim tematami społecznymi. Wcześniej pracowała w tygodniku Wprost i w Przekroju, a także w rozgłośniach radiowych, m.in. polskiej sekcji BBC oraz publicznej Trójce. Osobiście poznaliśmy się w działaniach na rzecz praw osób LGBT, bo Renata jest znaną sojuszniczką naszej społeczności i prowadziła także podcast Codziennie Coming Out. Drugą gościnią jest Karolina Skowron-Baka, dyrektorka zarządzająca Akcji Demokracji, aktywistka prozwierzęca, feministyczna, prawnoczłowiecza oraz właśnie pomysłodawczyni Kongresu Kobiety dla Klimatu. Witam Was serdecznie. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Renata poprowadzi główną debatę w ramach zaplanowanego na 7 września Kongresu Kobiety dla Klimatu organizowanego przez Akcję Demokrację. Zanim przejdziemy dalej, poproszę Cię, Karolino, o opowiedzenie krótko o planowanym kongresie, o którym więcej możemy przeczytać na stronie internetowej kobietydlaklimatu.org. 7 września w Warszawie odbędzie się pierwszy w historii, bardzo dla nas ważny, że jako Akcja Demokracja, Kongres Kobiety dla Klimatu. I zapraszam na niego wszystkie działaczki, którym leży na sercu powstrzymanie katastrofy klimatycznej, ale też prawa zwierząt i ogólnie przyszłość naszej planety. I na tym kongresie będziemy odpowiadać na wiele pytań, takich jak dlaczego powstrzymanie katastrofy klimatycznej jest tak ważne dla kobiet, też co łączy prawa kobiet z prawami zwierząt. Będziemy też rozmawiać o ubóstwie energetycznym i czy ma ono twarz kobiety. I do tej pory mamy takie poczucie, że ruch feministyczny, aktywistki klimatyczne i ruch prozwierzęcy działały odrębnie, każdy sobie, mimo bardzo wielu wspólnych celów i tak naprawdę wspólnej wizji świata pod pewnym względem. Więc nasz kongres ma być takim miejscem, ma w ogóle stworzyć takie miejsce po raz pierwszy w Polsce, gdzie ruchy te będą mogły się spotkać, gdzie będą mogły ze sobą rozmawiać i gdzie będą mogły zacząć realizować zarówno wspólne cele, jak i wspierać się we swoich wzajemnych celach, które są kompatybilne, a tych jest dużo. Więc to będzie prawdziwie historyczne wydarzenie i oprócz debat, o których wspomniałam, bo te trzy pytania będą też motywami głównymi debat ze znanymi działaczkami feministycznymi i klimatycznymi, to planujemy też koncert zespołu Alpha Femmes, to jest zespół, który też się interesuje ekofeminizmem. Planujemy wystawę prac ekofeministycznych Elwiry Stettner, planujemy stoiska zaprzyjaźnionych organizacji i wegański poczęstunek też pośrodku kongresu w ramach przerwy, które da też możliwość zakulisowych rozmów z innymi osobami, które są zaangażowane i w prawa kobiet, i w ochronę klimatu, i w prawa zwierząt. Także zapraszam serdecznie. Dzięki za to zaproszenie i przypominam 7 września. Godzina 12. Zanim przejdziemy dalej do tej merytoryki, chciałbym Was właśnie zapytać, dlaczego wnoszenie tej perspektywy ekofeministycznej jest ważne i żeby do tego przejść, chciałbym przytoczyć definicję ekofeminizmu, którą znalazłem w Encyklopedii Britannica, no więc w takim porządnym źródle, i zapytać Was, jak Wy się z nią macie, jak ona w Was brzmi, co z niej ważnego dla Was, a może z czymś się nie zgadzacie, więc czytam. Ekofeminizm to jest gałęź feminizmu, która bada powiązania między kobietami a naturą. Ekofeminizm wykorzystuje podstawowe feministyczne założenia równości płci, przywartościowanie niepatriarchalnych lub nieliniowych struktur oraz pogląd na świat, który szanuje procesy organiczne, holistyczne połączenia oraz zalety intuicji i współpracy. Do tych pojęć ekofeminizm dodaje zarówno zaangażowanie w ochronę środowiska, tak jak i świadomość powiązań między kobietami a naturą. W szczególności filozofia ta podkreśla sposób, w jaki zarówno natura, jak i kobiety są traktowane przez patriarchalne lub skoncentrowane na mężczyznach społeczeństwo. Ekofeministki badają wpływ kategorii płci w celu wykazania, w jaki sposób normy społeczne wywierają niesprawiedliwą dominację nad kobietami i naturą. Filozofia ta twierdzi również, że normy te prowadzą do niepełnego spojrzenia na świat, a jej praktyczki i praktycy opowiadają się za alternatywnym światopoglądem, który ceni ziemię jako świętość, uznaje zależność ludzkości od świata przyrody i uznaje całe życie za wartościowe.
Więc moje takie pytanie, jak usłyszałyście tą definicję, to czy czujecie się ekofeministkami i czy właśnie coś w tej definicji jest dla was ważnego, może byście coś dodały? I tutaj Renata, chciałbym poznać twoje zdanie, no bo zgodziłaś się brać udział w tym kongresie, prowadzić jedną z debat, więc czy czujesz się ekofeministką? Tak, i bardzo mi się podobała cała ta definicja. Właściwie z każdym jej zdaniem się zgadzam, ale im bliżej było końca, tym bardziej ją czułam. To nawiązanie do tego, że jesteśmy częścią dużego ekosystemu, że powinniśmy w każdym momencie naszego życia pamiętać o naszych związkach z naturą, szeroko rozumianą, i odwoływać się do niej. To słowo intuicja, które się tam pojawiło, też jest dla mnie bardzo ważne i mam wrażenie, że w pewnym sensie wracamy do tego, co wiedzieliśmy tysiące lat temu, prawda? I co dzięki patriarchatowi, czy przez patriarchat zostało wyparte i zapomniane. A teraz odwołujemy się do prostych i znanych prawd, właśnie o życiu w zgodzie z naturą, ze zwierzętami, z przyrodą i do bardzo prostych emocji, do solidarności kobiecej, do życia zgodnie z tym, co czujemy i co powinniśmy czuć, i do takiego naturalnego poczucia, które też gdzieś tam zostało w nas zdławione, że mamy prawa, prawda? I że ten patriarchat, który nam narzucono i który ciągle tak bardzo mocno jeszcze się rządzi, to nie jest jedyny obowiązujący porządek świata, więc tak, po prostu bardzo, bardzo mi się podoba ta definicja i strasznie się cieszę, że wezmę udział w tym kongresie, bo po pierwsze jestem przekonana, że dużo się nauczę i to jest zawsze strasznie fajne, a po drugie mam wrażenie, że to jest właśnie takie poszerzenie pola naszego myślenia o tym, czym jest feminizm, prawda, i jak daleko on może sięgać i jakich spraw może dotyczyć, więc to też mnie bardzo cieszy. To jeszcze może cię dopytam, jeśli pozwolisz, no bo rozumiem, że udział w takim kongresie i spotykanie się, rozmawianie na ten temat jest jedną z form praktykowania takiego podejścia. Może coś z twojego życia, gdzie czujesz, że się przejawia ta filozofia ekofeministyczna w twoim codziennym życiu? Jakieś związki takie praktyczne z naturą, z siecią życia? Kiedy Karolina powiedziała, że do tej pory nie było takich spotkań, które by w ten sposób ujmowały kwestie ekofeminizmu i feminizmu razem, to ja sobie przypominam w moim życiu takie spotkania i takie, może nie kongresy i nie na taką skalę i nie tak dokładnie nazwane, natomiast miejsca i spotkania, w czasie których bardzo wyraźnie wskazywano na związek między tym, że jeśli dbamy o równość, nawet o praworządność, to dbamy także o prawa zwierząt i że to są jakby wynikające z siebie sprawy, że nie można powiedzieć, że jestem feministką, a równocześnie nie dbać o nic innego oprócz dobra sióstr. I ja tak widzę w moim życiu rozwijające się po pierwsze i świadomość ekologiczną i to, co ja jako jednostka w tym bardzo małym zakresie mogę zrobić dla planety, a czego mogę nie robić, żeby było chociaż naprawdę minimalnie lepiej. Bardzo wiele się nauczyłam od mojej córki, która jest 29-letnią młodą kobietą i dla której pewne rzeczy właśnie takie jak to, że się nie je mięsa, były oczywiste od kiedy była w liceum. Jak to, że się jeździ rowerem, a z samochodu się korzysta wyłącznie wtedy, kiedy trzeba. Zawsze było dla mnie oczywiste, że ważne jest to, o czym mowa była w tej definicji, to znaczy o jakimś takim rodzaju solidarności kobiecej i siostrzeństwa i szukania siebie i wsparcia w swojej grupie. I to jest bardzo zabawne, bo zawsze mi wmawiano, że przyjaźnie między kobietami, w ogóle przyjaźnie się na poziomie liceum i ewentualnie studiów zawiera, a ja im jestem starsza, tym mam więcej takich kobiecych przyjaźni odwołujących się właśnie do tych
bardzo takich dawnych słów o siostrzeństwie, o sile kobiet, o takiej mocy płynącej ze wspólnego robienia razem. I one wszystkie, te kręgi kobiece, nazywane też czasem oficjalnie kręgami, są moim zdaniem bardzo ekofeministyczne, dlatego że wydaje mi się, że jak się raz wchodzi na drogę tego rodzaju wspólnoty i tego rodzaju myślenia o odpowiedzialności za siebie, za swoje czyny, za drugiego człowieka, to siłą rzeczy to się staje naturalnym procesem, więc nawet gdybym przed naszą rozmową dzisiejszą nie myślała o sobie jako o ekofeministce, to po usłyszeniu tej definicji, po rozmowie i po twoim pytaniu, myślę sobie, że to jest właśnie ten rodzaj myślenia o swoim życiu, o swojej roli w społeczeństwie i szukanie tego rodzaju równowagi, tego rodzaju emocji, więc tak, być może właśnie jestem na tej ekofeministycznej drodze. Czasami nazywanie czegoś sprawia, że nasza świadomość się poszerza na temat naszej tożsamości, więc bardzo się cieszę z takiego podejścia. I Karolina, tobie oddaję głos. Jak ty się znajdujesz w tej definicji? Czy czujesz się ekofeministką? Czy coś byś uzupełniła to, jakie jest spojrzenie na ekofeminizm? Czy w ogóle ten kongres jest właśnie o ekofeminizmie? Zdecydowanie jestem ekofeministką, tak. Kongres też jest o tym i zgadzam się właściwie ze wszystkim, co Renata powiedziała. Jak słucham tej definicji, to mi przyszedł do głowy taki jeden, takie powiedzenie, ale też dogmat pewien, czynić sobie ziemię poddaną. I to jest takie jedno z takich patriarchalno-religijnych dogmatów, które dla mnie w pigułce zamyka to jednoczesne uprzedmiotowienie i wyzysk kobiet i przyrody i zwierząt. Zawiera w sobie całą tę przemoc, która jest częścią patriarchatu i ta przemoc właśnie obejmuje kobiety, zwierzęta i ziemię. Ja też mam takie wrażenie i to jest dla mnie też częścią tego, co badaczki ekofeministyczne, do czego doszły, wniosek, do którego doszły, że jest pewien zestaw poglądów, czy może bardziej zestaw uprzedzeń, bym to nazwała, który często występuje wspólnie, czyli seksizm, gatunkowizm, ale też denializm klimatyczny, więc zaprzeczanie zmianom klimatu powodowanym przez człowieka. I to jest taki zestaw zarówno wygodny, jak i sprzyjający właśnie tym, którzy wyzyskują zarówno kobiety, jak i przyrodę. Mimo, że już skutki tej eksploatacji ziemi i jej zasobów najbardziej uderzają globalnie w kobiety. Więc tym bardziej jakby to pokazuje, jak konieczna jest współpraca ruchu praw kobiet z ruchem klimatycznym i ruchem prawnozwierzęcym, żeby temu przeciwdziałać. Mnie zabrakło troszeczkę w tej definicji odpowiedzi na pytanie, które jest tytułowym pytaniem tej debaty. I mam wrażenie, że wyjaśnienie tego tytułu odpowie chyba najlepiej na to, czym jest ekofeminizm. Więc gdybym miała powiedzieć, dlaczego ochrona klimatu jest ważna dla kobiet i powinna być ważna dla kobiet, to bym wymieniła trzy powody, z czego tylko część wybrzmiała w tej definicji. Po pierwsze, to kobiety globalnie ponoszą największe koszty zmian klimatu i to na wielu poziomach, o czym mogę powiedzieć bardziej szczegółowo za chwileczkę. Po drugie, mężczyźni w znacznie większym stopniu niż kobiety eksploatują ziemię, w znacznie większym stopniu wykorzystują jej zasoby w taki agresywny sposób, co wynika oczywiście z panujących stosunków władzy, tak? Z tego też nierównego traktowania kobiet w społeczeństwie, w społeczeństwach. I trzeci element, którego też nie może zabraknąć moim zdaniem w takiej definicji, to jest fakt, że kobiety są bardziej świadome zmian klimatycznych. Są badania, które to potwierdzają. Są i świadome bardziej zmian klimatycznych i ich przyczyn, w tym oczywiście tego, że człowiek stoi za tymi przyspieszonymi zmianami, ale też następstwami tych zmian klimatycznych. Oraz jednocześnie one się czują bardziej odpowiedzialne za powstrzymanie katastrofy klimatycznej. Więc to są takie trzy elementy, które moim zdaniem, których nie może zabraknąć w tej definicji. No przede wszystkim kobiety reprezentują zawsze grupę osób znajdujących się w najgorszym położeniu materialnym. Mówię oczywiście o skali, tak? Bo naturalnie są różne poziomy między poszczególnymi osobami. Natomiast patrząc globalnie, kobiety najsilniej odczuwają skutki zmian klimatycznych, dlatego że efekty tych zmian częściej dotykają osoby ubogie, do których częściej leżą kobiety. Wśród kobiet jest na przykład notowany wyższy poziom śmiertelności, który wynikający z katastrof naturalnych, które są spowodowane z kolei zmianami klimatycznymi. I przyczyną tego bywa na przykład fakt, że niektóre normy kulturowe w wielu rejonach świata ograniczają mobilność kobiet.
czyli tam, gdzie dochodzi do katastrof naturalnych, obowiązują na przykład takie normy kulturowe, jak chociażby zakaz opuszczenia domu bez pozwolenia męskiego członka rodziny. Więc to dość dosłownie, w dosłownym sensie uniemożliwia kobietom ucieczkę. I przykładem są powracające powodzie w Bangladeszu, gdzie tak się po prostu dzieje. Kolejnym takim elementem istotnym tego, jak kobiety mocniej odczuwają skutki zmian klimatycznych, jest to, że częściej podupadają na zdrowiu w wyniku tych zmian. Z jednej strony dlatego, że kiedy kurczą się naturalne zasoby, tak jak woda, no to najczęściej na kobiety spada obowiązek jej zdobycia. To one wykonują nieodpłatną pracę domową, w tym takie ciężkie prace jak właśnie noszenie wody na coraz większe odległości. Czy też mają po prostu wzrost obowiązków przy trudniejszej do opanowania uprawie. Również często mają dzieci pod opieką dodatkowo, które też mogą być w gorszym stanie, mieć gorszy dostęp do tych zasobów. Natomiast z drugiej strony przy tych kurczących się zasobach w wielu miejscach na świecie jest ograniczony dostęp do wody, jak wspomniałam, ale też do środków higienicznych. No i to się oczywiście łączy ze sobą, a to szczególnie wpływa na zdrowie kobiet ze względu chociażby na menstruację. Więc kiedy nie mają dostępu do świeżej wody, do środków higienicznych, no to naturalnie ich zdrowie jest jeszcze bardziej narażone. No i wreszcie ta globalna, systemowa dyskryminacja kobiet, o której tu mówimy cały czas, powoduje, że w bardzo wielu miejscach na świecie dobro i zdrowie mężczyzn stawiane jest na pierwszym miejscu. W obliczu kurczących się zasobów tym bardziej. I na przykład ONZ podkreśla, jak duże są nierówności płci w dostępie do zasobów naturalnych, w dostępie do ziemi. W większości krajów na świecie to mężczyźni mają większe prawo lub wyłączne prawo do własności, do dysponowania ziemią, co już samo w sobie wpływa na ich lepszy dostęp do wody i do innych zasobów, szczególnie jak ich brakuje. Tak naprawdę teraz w 37% krajów jest równość, jeśli chodzi o prawo do własności między kobietami a mężczyznami. I ekofeminizm też to bada. W ogóle ta perspektywa ekofeministyczna pozwoliła dostrzec te zależności wszystkie. Ja też znam taką definicję ekofeminizmu, która mówi o tym, że to jest po prostu gałąź feminizmu, która bada, jak degradacja środowiska, jak zmiany klimatyczne wpływają na społeczności, na ich poszczególnych członków, w tym zależnie od płci. I szczególnie badaczki feministyczne drugiej fali na to zwróciły uwagę w latach już 70. i 80., bo wtedy właśnie ten ekofeminizm stał się takim nurtem bardziej znanym. Też chcę podkreślić tylko jeszcze jedno zdanie, że sytuacja nie jest czarno-biała. Tak? To jest oczywiste, że jakby poziom dotkliwości skutków zmian klimatu zależy nie tylko od płci, zależy w dużym stopniu od innych czynników, takich jak miejsce zamieszkania, jak kultura, jak status materialny. Niemniej nie zmienia to faktu, że płeć jest czynnikiem niezwykle istotnym w analizie skutków zmian klimatu i to właśnie robi ekofeminizm. Ja bym też chciał bardzo polecić raport, który wyszedł w zeszłym roku, opublikowany przez agendę ONZ, UN Women. Raport się nazywa Feminist Climate Justice. I tenże raport przytacza wiele tych danych, o których ty mówisz, Karolino, i też mówi właśnie o konieczności też takiej sprawiedliwości dziejowej. Też mówi o właśnie potrzebie tworzenia takich przestrzeń przez kobiety dla kobiet do adresowania tych wyzwań. No i tutaj też chcę trochę płynnie przejść do takiego pytania, no bo w momencie, kiedy przeczytałem tą definicję i też opowiadałyście, no to ja też poczułem się jako feministą, a kongres jest dla kobiet. Więc ja nie będę mógł wziąć w nim udziału i być może pojawią się mężczyźni, którzy są również zaangażowani, feministycznie nastawieni. No i może się pojawić takie pytanie, dlaczego na kongres zapraszacie kobiety? I to jest też takie pytanie właśnie o potrzebę tworzenia takiej przestrzeni. Co jest specyficznego, co jest ważnego w tym, żeby właśnie spotkały się kobiety w swoim gronie i naradzały nad tym, jak mogą działać na rzecz klimatu? No też pojawia się taka krytyka ekofeminizmu, że przecież natura nie jest binarna, jest wielowymiarowa, jest różnorodna, więc jeżeli chcemy budować to połączenie z tą siecią życia, która jest tak rozmaita i niezwiązana z podziałem na dwie płcie części, tak u grzybów jest ich kilkanaście albo kilkadziesiąt chociażby, no to czemu tutaj jako ludzie wzmacniamy ten binarny podział na kobiety i mężczyzn? Dla mnie wszelkie kobiece kongresy
kongresy i spotkania są przede wszystkim miejscem, w którym dostaję i mogę dawać ogromną energię innym kobietom i czerpać od nich te energię. I są takie miejsca i wyobrażam sobie, że ten kongres ma być takim miejscem, w którym po pierwsze my same będziemy siebie wzmacniać, a po drugie my same doskonale rozumiemy, i z jakiego rodzaju problemami, uprzedzeniami musimy się zmagać. Więc rozumiem, że będziemy rozmawiać o tym w bezpiecznej atmosferze, bez narażania się na przykład na niezrozumienie, nie będziemy odpowiadały na pytania, które w jakimś sensie by nas rozpraszały i odciągały od tego głównego tematu kongresu. I po prostu łatwiej nam będzie wypracować jakieś wnioski, ale dla mnie osobiście to na pewno będzie miejsce nauki i takiego właśnie czerpania i dawania siły innym kobietom, bo to jest dla mnie bezpieczne bardzo środowisko, bezpieczne, rozumiejące, współodczuwające, dające energię, dzielące się swoją energią, bardzo opiekuńcze i to jest dla mnie gigantyczna wartość, że właśnie, że jestem wśród kobiet i nie ma, nic mnie nie rozprasza i nic mi nie zabiera tego, co ja mogę dostać i dać od kobiet i kobietom. Karolina, jak ty byś odpowiedziała na to pytanie? Ja się bardzo zgadzam, tak. I teraz Renata, to co powiedziałaś, zdałam sobie sprawę, że troska jest tak naprawdę w centrum w ogóle ekofeminizmu. Troska o siebie nawzajem, troska o los planety, o zwierzęta, o wszystkich tak naprawdę. I dlatego też ta solidarność, która będzie możliwa w takim miejscu jak ten kongres i oby tych miejsc było jak najwięcej, jest bardzo potrzebna. I to mi, ja bym chyba wróciła jednak do tego, co mówiłam wcześniej, bo to się bardzo mocno łączy. Czyli ta większa świadomość kobiet w tym obszarze, czyli to, co wykazują badania, że kobiety lepiej rozumieją powagę w ogóle zbliżającej się katastrofy klimatycznej, bardziej od mężczyzn dostrzegają jej przyczyny, czyli działalność człowieka i też mają większe poczucie odpowiedzialności za ochronę klimatu. To też jest przyczyną w ogóle, dla której globalne programy wsparcia finansowego dla tych regionów świata, które są dotknięte zmianami klimatu najczęściej, one są bardzo często kierowane właśnie do kobiet, są głównie kierowane do kobiet, właśnie z powodu tego przekonania, że one czują większą odpowiedzialność za środowisko naturalne i że one lepiej wykorzystają takie wsparcie dane przez takie programy. Natomiast to też tworzy takie pewne błędne koło, bym powiedziała, bo to jednocześnie nakłada na kobiety większą odpowiedzialność za skutki zmian klimatu, których większą przyczyną są działania mężczyzn i systemu patriarchalnego jako takiego. I jest też tendencja, żeby w wielu z tych programów traktować kobiety jednak jako takie bezbronne ofiary, odbierając im sprawczość. Więc tym ważniejsze wydaje mi się połączenie ruchu feministycznego z ekologicznym i danie narzędzi kobietom do wzięcia sprawy we własne ręce, ale też do danie przestrzeni takiego siostrzeństwa, wspierania się nawzajem, tak jak mówiła Renata, w 100% się podpisuje pod tym. No ja mam też to doświadczenie, że często biorąc udział w różnych klimatycznych działaniach jestem w mniejszości, będąc mężczyzną i chłopakiem, i po prostu bardzo dużo angażuje się dziewczyn, młodych, kobiet, a mężczyzn dużo mniej widać. Mam nadzieję, że to się, trochę to widzę, że to się zmienia, mam nadzieję, że będzie się zmienił, a przede wszystkim mam nadzieję, że też porozmawiacie o tym właśnie, jak włączać mężczyzn, no bo skoro jesteśmy przyczyną problemów, to też warto, żebyśmy byli częścią rozwiązania. Bardzo wam dziękuję za rozmowę, życzę udanego kongresu, trzymam kciuki za wyniki i za tą przestrzeń, którą stworzycie, i mam nadzieję, że też będą pomysły właśnie o tym, jak działać w szerokim przekroju społeczeństwa, żeby tą sytuację zmieniać. Więc serdecznie dziękuję.